Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Znany pisarz Leo Buscalia powiedział z humorem: Jedno jest pewne: z tego świata nikt z nas nie odejdzie żywy. Moi drodzy, święta Wielkiej Nocy odpowiadają na najważniejsze pytanie człowieka: jaki jest sens życia? Co mnie czeka po śmierci? Śmierć jest czymś, co nas czeka z całą pewnością jest najpewniejszą rzeczą na świecie. Niedawno w czasie wykładu w naszej szkole biblijnej ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz przytoczyli niesamowitą rzecz, bardzo mało znaną. Herada z Landsbergu, przeorysza klasztoru w średniowieczu, napisała dzieło pod tytułem Hortus Deliciarum, czyli Ogród Rozkoszy. I w tym dziele, które jest wczesną encyklopedią, na tamte czasy, jest kapitalny rysunek, wykonany przez samą Heradę z Landsbergu. Widzimy na nim Boga, który trzyma wędkę. Na wędce są portrety patriarchów ze Starego Testamentu i proroków. W morzu jest potwór lewiatan, który symbolizuje szatana. A na końcu wędki, przynętą, którą łapie szatan, na którą właściwie łapie się szatan, jest Jezus na krzyżu. Niesamowita intuicja. Szatan, jak lew ryczący, rzuca się na każdego z nas, szukając kogo by pożreć. Tu na ziemi, żeby zniszczyć mu wieczność, oddzielić od Boga i cieszy się z tego, że dzięki jego intrydze na świat wszedł grzech i śmierć. Ale pewnego dnia, przed dwoma tysiącami lat, Szatan dał się nabrać. Złapał się na haczyk, na wędkę. Rzucił się na kogoś, kto okazał się zwycięzcą szatana, zwycięzcą śmierci i grzechu. Hrada z Landsbergu w sposób bezbłędny to ujęła. Ten rysunek to schemat działania odkupienia, działania Jezusa, działania pana Boga, który dał swojego syna, by pokonał śmierć. Musiał oddać życie, musiał umrzeć, ale dzięki temu stał się zwycięzcą śmierci, a szatan wpadł w pułapkę. Połknął haczyk. Moi drodzy, ale to za mało. Jezus nie tylko przedłuża nam życie poza granice śmierci, bo można żyć w różny sposób. Jezus zmienia zasadniczo jakość naszego życia. Daje nam szczęśliwe życie, bo można żyć całą wieczność i nie być szczęśliwym. Pan Jezus z martwych stały, jeśli tu na Ziemi już dla Niego umrzemy, zmieni nasze życie. I to kapitalnie pokazał, Hans Christian Andersen w takiej nie tyle baśni, ale opowiadaniu pod tytułem Bałwan ze śniegu. Otóż na podwórzu stoi bałwan, ulepiły go dzieci w zimie. Piękny bałwan, udał się bardzo dobrze. Podwórze jest otoczone kamienicami, i bałwan z taką tęsknotą, z rozmarzeniem, wpatruje się w jedno z okien. Za tym oknem w mieszkaniu stoi wspaniały Kafelkowy piec. Piękne kafle. Piec ogrzewa całe pomieszczenie. Wszyscy się dziwią. Bałwan z rozmarzeniem, z tęsknotą patrzy w kierunku pieca. przecież wiadomo, że gorący piec dla bałwana ze śniegu oznacza śmierć. Przychodzą zwierzęta, pytają bałwana o co chodzi. Bałwan nie potrafi tego sam wyjaśnić, ale czuje, że gdy patrzy na ten piec patrzy z taką miłością, z taką tęsknotą, że aż coś w jego wnętrzu drży z radości, ze szczęścia na samą myśl o spotkaniu z tym piecem. Cała tajemnica wyjaśni, wyjaśniła się dopiero, gdy zeszło pierwsze wiosenne słońce, tak jak teraz u nas, yy, i bałwan zaczął topnieć. Kiedy te trzy kule śniegowe się roztopiły, okazało się, i tu, to była ta tajemnica, że dzieci, które ulepiły bałwana, jako spoiwo, jako kręgosłup użyły pogrzebacza przeznaczonego do rozpalania pieca. Bałwan był ze śniegu, ale jego dusza, jego wnętrze tęskniło do pieca, bo był nim pogrzebacz. E, czym jest pogrzebacz, wiedzą tylko ci, którzy pamiętają jeszcze piece węglowe, takie, które były w pokojach. Myślę, że młodszemu pokoleniu to dziadkowie wyjaśnią. W każdym razie e, Andersen ujął w tym opowiadaniu, Doskonale tajemnice naszego życia. Chociaż często topniejemy dla tego świata, umieramy dla świata. Przyjmując, żyjąc Ewangelią, z czegoś trzeba zrezygnować, przyjmujemy nieraz krzyże, cierpienia, które są wpisane w nasze życie, jednak nawet jeśli to nasze życie na Ziemi ulega umniejszeniu, jest cierpienie, to tęsknimy za czymś innym. Za czymś więcej. I to jest sens życia. Jezus martwych stały sprawia, że jesteśmy w stanie nawet przyjąć to, że te kule naszego ziemskiego życia mogą stopnieć, a i tak będziemy szczęśliwi. Życie nie tylko nabiera trwania, trwa dłużej, ale nabiera zupełnie nowej jakości. Moi kochani, zmarła w zeszłym tygodniu wspaniała osoba, katechetka, już starsza, pani Krystyna Żydowicz. Była świadkiem świętości błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, młodego księdza, który zmarł w Dachau, patrona harcerzy. Pani Krystyna Żydowicz jeszcze niedawno opowiadała harcerzom o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim. Kim był? No, wspaniały kapłan, młody człowiek, harcerz, znalazł się w Dachau i tam, nie tylko w Dachau, ale w tych obozach, gdzie był w czasie wojny, po prostu oddał się zupełnie współwięźniom. Posługiwał chorym na tyfus, był dla każdego bratem i z niesamowitą ofiarnością, nie myśląc o sobie, oddawał się bliźnim. Kiedy zmarł, i to niestety trzy miesiące przed wyzwoleniem obozu w Dachau, zaraził się tyfusem. Do tego stopnia był ceniony, że wyobraźmy sobie, władze obozu, hitlerowcy, przed spaleniem, przed kremacją pozwolili, żeby wystawić jego ciało ubrano je kwiatami i więźniowie mogli się przy tym ciele przez parę godzin modlić. Pani Krystyna Żydowicz opowiadała o swoim katechecie, bo ksiądz Stefan Frolichowski błogosławiony był jej katechetą. I takie dwa wspomnienia. Ona mówi, że kiedy wiedziano, że grozi mu śmierć, że, że prędzej czy później go aresztują, wszyscy mówili, uciekaj, musisz się chronić, musisz się, się ukrywać, bo Niemcy już cię mają na celowniku. I ona mówi, że pewnego razu przyniosła mu komplet ubrań i mówi, niech ksiądz się ubiera, tu mamy dla księdza ubrania. I on wtedy mówi, dziecko, ja nic złego nie zrobiłem, nigdzie nie mam zamiaru uciekać, przyjmę to, co będzie. I mówiła pani Krystyna, że ksiądz Frelichowski przygotował ją do pierwszej komunii świętej. I w czasie tego przygotowania Wziął ją do kościoła razem z dziećmi i pokazał tabernakulum. I mówi: Co to jest? Ona mówi: To jest tabernakulum, taki domek, gdzie mieszka Pan Jezus. Jak to, mówi ksiądz Felichowski, tak ją troszkę podpuszcza, taki chwyt katedryczny stosuje. Gdzie tu jest Pan Jezus? Ja go nie widzę. Ona mówi: Jest tam, w tym domku, w tabernakulum. Świadczy o tym czerwone światełko. I wtedy ksiądz Stefan się uśmiechnął i mówi: Masz rację. On tam jest, czeka na Ciebie i zawsze ci pomoże. To zostało w sercu tej Katecki. Popatrzmy życie, które stopniało dla tego świata szczęśliwe i sensowne. I ty możesz mieć takie życie, jeśli otworzysz się na Jezusa zmartwychwstałego. Świat dzisiaj. Zdaje się mówić co innego i wystarczy włączyć niektóre media. Zresztą nie chcę o tym mówić, bo są święta, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Moi kochani, ja kiedyś z taką siostrą rozmawiałem, yy, która no, mówi, że nie ma w ich zgromadzeniu już żadnych powołań zakonnych i mówiła z taką całkowitą rezygnacją. Była smutna, taka przygnębiona. Mówi, no, ale to już nie ma szans, nie ma sensu, bo no, już powołań nie będzie. A ja wtedy mówię, taka myśl mi przyszła, siostro, to musicie o jedną rzecz zadbać w waszym klasztorze. A co? Musicie zrobić dobry wyłącznik światła. Taki dobry pstryczek, ładny, jeżeli macie do go oczyścić, żeby ładnie wyglądał, bo on będzie bardzo potrzebny. A dlaczego? Bo ostatnia gasi światło. Siostra się uśmiechnęła, zrozumiała moją, trochę moją ironię. Nie gasimy światła. Jezus zmartwychwstały jest wśród nas, nie zgasimy światła, on jest panem światła, on jest panem światłości. Moi kochani, taka historia związana ze wspaniałym skrzypkiem. Jednym z, z najlepszych skrzypków wszechczasów nazywa się Fritz Kleisler. I był człowiekiem, który żył samą sztuką, samą grą. Nie myślał o jakichś honorariach. Wszystko, co otrzymywał, od razu rozdawał. Był bez grosza. Pewnego razu widzi w sklepie z, z, z instrumentami wspaniałe skrzypce, ale bardzo drogie. Mówi temu panu, właścicielowi sklepu, niech pan dla mnie trzyma te skrzypce. Ja je rezerwuję, ale muszę coś zarobić, bo nie mam grosza. Nie, nie stać mnie na nie. A chciałbym je bardzo kupić. Więc zaczął troszkę oszczędzać. Kiedy uzbierał tę sumę, idzie do sklepu, ale właściciel mówi: No niestety, był tutaj koneser sztuki. Skrzypce mu się spodobały i musiałem je sprzedać, żeby zarobić. Dał mi bardzo dużo, dużo pieniędzy. A kto to był? Fritz Kleiser zdobył namiary na tego konesera. Odwiedził go i mówi, że bardzo by chciał odkupić te skrzypce. Ten sprzedawca, ten koneser, mówi: Proszę pana, to jest niemożliwe. Ja za tymi skrzypcami długo chodziłem, ja ich nie oddam, bo są w jednym z najlepszych elementów mojej kolekcji. To w takim razie, czy pan by mi nie pozwolił choć raz zagrać na tych skrzypcach? A tu nie ma sprawy, proszę bardzo. Kreiser wziął skrzypce, zaczął grać. Koneser za nie mówił z wrażenia i mówi proszę Pana, nie mam prawa zatrzymać tych skrzypiec, nie chcę za nie pieniędzy. Są Pana. Pan musi na nich grać. Wszyscy to muszą usłyszeć. Moi drodzy, nie mamy prawa zatrzymywać tej prawdy dla nas. Jezus zmartwychwstał. Pokonał szatana, pokonał grzech, pokonał śmierć i potrafi całkowicie Zmienić nasze życie, że w nieszczęściu w ciemności pojawi się szczęście i światło. Wszyscy to muszą usłyszeć. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasz kanał. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają także szkoły katolickie prowadzone przez dziedzictwo Jana Sarkandra. Przypominam, że można te 1,5%, jeżeli ktoś ma taką chęć, przeznaczyć na szkoły katolickie. Liczba wspierających kanał się poszerza. Bardzo dziękuję także za wszystkie subskrypcje. Tak przypominam, że to nie z próżnej chwały, ale dzięki tym środkom internetowym, jak lajki, komentarze, subskrypcje, nasz kanał może się rozwijać i ta nowina o Jezusie z Martwych Stałym może dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. I bardzo zachęcam. Do wysłuchania życzeń świątecznych biskupa Romana. Dlatego, że to są życzenia, ale też dlatego, że to jest przesłanie powołaniowe, tak bardzo dzisiaj potrzebne. Szczęść Boże, dobrych, błogosławionych świąt.